Xbot, czyli autopolowanie na medzin2.pl. Test działania, potrzebnego leku, czasu, gdzie expit skuteczności. 30 minut expa, przyspieszone 2 razy, czyli ile wbijemy Xbotem pod K. Ciekawi? Zapraszam na film Dim2. Siema, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Xbota. 19 poziom, troszeczkę nam brakuje do 20. To nie jest dużo, więc 224 tysiące. Myślę, że w jednym odcinku powinno dać radę zrobić. Ja nie wiem, ja się nie ingeruję w grę, więc to nie do mnie te pretensje, to Xbot XP. Ja tu tylko dodaję mu szybkości w programie, żeby to jako tako wyglądało i żeby to nie wyglądało właśnie w cały czas w ten sposób, jak go teraz widzicie. No, dobra, może takim sposobem zacznijmy od pierwszego pytania. Właśnie niedługo to jeszcze postacie i EQ do IS dodadzą. Wcale bym się nie zdziwił, jeśli dodaliby woreczki z expem, który na przykład działałby tak, że macie 75 poziom, pakujecie 100 milionów expa w woreczek i możecie sprzedać, ale tylko poziomu, który mają powyżej 76 poziomu i nie przekraczają, na przykład brakuje mu tylko 80 milionów, to nie może otworzyć woreczka, który ma 100 milionów. W ten sposób byłoby to ok, bo jeśli na przykład 100 milionów kupiłby pierwszy level, to prawdopodobnie ten pierwszy level wbiłby od razu nie wiem jakim. 40 któryś? Może 40, koło tego by wbił, na pewno. Bo milion zaczyna się gdzieś koło 25, potem jest milion, milion, 2 miliony, 2 miliony, 3 miliony, 3 miliony, potem dopiero jest skok koło 6, 8, 12 i tak dalej. Więc prawdopodobnie możliwość dodania expa, ale plus. Lub na ten sam level, realny, jak najbardziej. Nie widzę w tym najmniejszego problemu. Lub odkładanie expa do worka, albo odkładanie expa do peta, który będzie można sprzedać, czy coś. Ja to widzę, że to GF wymyśli jeszcze tylko, żeby wyciągnąć z nas pieniążki, żeby ten exp ułatwić. Exp będzie trudniejszy, ale będzie łatwiej go zdobyć. Dziwne, prawda? Ale prawdziwe. Norbert Niedziałkowski. Jak już ktoś napisał, dobra Siri, ja by byłam, jakbyś włączył bota i odpowiadał na pytania. Ale jak sam chyba mówiłeś, z tego co pamiętam, to rób live. Ojej, ja bym chciał zrobić live'a. Uwierz, naprawdę, ja bym tak bardzo chciał zrobić live'a. Mam dla Was przygotowane kilka naprawdę świetnych rzeczy, ale niestety nie mogę tego zrobić, bo mi internet na to do diabła nie pozwala. I to mnie strasznie drażni, że raz ten internet pozwala, a raz pip, odmowa dostępu. Pip, nie da się. Pip, esa wolny. Jeszcze jakby coś minął limit. Tak, no limit, chyba w laboratorium. Ale mniejsza z tym. Muszę jakąś antenkę sobie dokupić, żeby ją, wiecie, gdzieś wystawić. Może będzie większe, chociaż o te 5 mega jakby było większe, jakby to było super, to jakby było 7 mega plus stabilny, to ja bym naprawdę się cieszył i bym robił Wam live codziennie. Codziennie po 2 godziny bym tu siedział, gadał do upadłego. Aż następnego dnia, znaczy aż pewnie gardło by mnie odmówiło tak po posłuszeństwa, że mój głos brzmiałby mniej więcej tak. Siemano, z tej strony Dim2. Albo siemano, z tej strony Dim2. No zależy, jakbym buczał. Pewnie bym buczał strasznie. Więc Norbercie, ja bym bardzo chciał zrobić live'a, ale no niestety te warunki techniczne nie są na tyle odpowiednie, że tego live'a po prostu się da zrobić. No nie da się zrobić. Ciężko. Nawet bym powiedział, że bardzo, bardzo ciężko. Dobra, to teraz muszę poszukać następnych pytań, bo tak naprawdę skończyły mi się pytania i muszę poszukać w innych filmach. Pierwszy odcinek wykorzystałem wszystkie pytania, które były takie w miarę, które były pytaniami, a resztę stwierdziłem, że odpowiem sobie ręcznie i będę pewnie jeszcze pisał, jak będę gdzieś jechał. Wiecie, autobus, telefon i jazda. Tam po trzech. Ja na razie planuję tak naprawdę dobić 20, dodać miecz, dobić 30, potem od 30 myślę, że można dobić gdzieś z 42, wykombinować skądś zbrojkę na 34 plus 9, 2 KHP. Może się uda zrobić, może nie. No i potem lecieć dalej. Będę w międzyczasie to silne starał się, wiecie, ulepszyć i odpowiadać Wam na pytania. Pewnie odcinki nie będą co tydzień już jak potem, tylko będą co jakiś czas. Oczywiście jak będę robił przerwy, to będę o tym mówił spokojnie. To jest chyba kolejny, nie wiem, to jest 7 odcinek, 8, 9, coś koło tego. I tak naprawdę na razie nie jestem w stanie określić, ile tych odcinków wyjdzie, ale wyjdzie naprawdę bardzo dużo, bo myślę, że do 60 na pewno da sobie radę ten bot bez problemu. Ktoś nawet napisał, ale to później jeszcze na pewno gdzieś jest komentarz tego, co widziałem. Brat Fabek Szerszeń. Szerszeń?
Szerszeniu, mój drogi, no. Do setnego? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, żeby setny wbić, z tego względu, że będzie już problem 75+, chociaż 80 myślę, że dałoby radę jeszcze wbić w V2 nawet. Jednak 100+. Ciężko to widzę. Chyba, że ten autobot zostanie jakoś poprawiony, ta wersja premium, i na razie nie widzę takiej możliwości, żeby ten 100+ mentalem wklepać. Serio. To by było na tyle z tego pytania. Następne widziałem, też jest bardzo ciekawe. Dotyczy eventu wielkanocnego. Siemka, słyszałem, że bossy występują cały czas w jednym miejscu. Określisz, gdzie na mapie występuje Nemerem? Po pierwsze, Beryl Setao, Dolina Orków, koło świątyni, pomiędzy pomnikiem, na kółku całym. To nie jest, że respi się w jednym miejscu. Oni nie respi się w jednym miejscu, bo już widziałem ją w trzech miejscach różnych, gdy się zrespiła, gdy ja tam byłem. Więc respi się w trzech różnych miejscach, to trzeba uważać. Na pewno respi się koło pomnika, po prawej i po lewej koło pomnika. Nie widziałem, żeby respiła się w innych miejscach, więc to jest Beryl Setao. Czerwony smoku. Zachodnie wejście do oazy. Tam na pewno się respi w 99%, tylko tam. Ten 1% zostawiam, że prawdopodobnie respi się jeszcze na północy i na południu przy wejściach do oazy. Tylko tego nie jestem w stanie potwierdzić, bo widziałem tylko na zachodzie. Jeśli ktoś nie wie, gdzie jest północ, południe, wschód, zachód, to północ jest na górze, południe jest na dole, a zachód jest po lewej stronie, jeśli patrzymy na mapę pustyni. Dalej. Razdora. Niestety nie trafiłem na Razdora, więc nie jestem w stanie nawet powiedzieć, gdzie on się tam w tym piekle respi. Nie widziałem go, ale słyszałem, że respi się po pierwsze przy teleporterze, niedaleko teleportera. Czy to jest prawda? Tego nie wiem. Czy to jest prawda, bo nie jestem w stanie tego wam powiedzieć, bo po prostu tego nie doświadczyłem. Natomiast sama Nemere respi się, jakby to wam powiedzieć, wychodząc z zwykłego lasu 1160 na 760. To na pewno, no proszę, jest 1160 i musicie jechać po prostu z zwykłego lasu. Ona się tam respi. To pamiętam te koordy, ale nie pamiętam, czy jest 760 czy 860, coś koło tego koordy. Natomiast chciałem poruszyć kwestię jeszcze przy tym pytaniu, czy one są silne, czy są słabe. Po pierwsze, zadajemy im hity po jeden. Więc jeśli macie, każdy zada hity po 1000 i bijemy w 20 postaci, to znaczy, że mob ma 20 tysięcy HP. Mob już nam nie bije po jeden. Bije nam jeden z jednego skilla, a resztę wali po 3000, przynajmniej tak zauważyłem na Artemidzie. Po 3000 również bije na Nerwusie, więc to chyba zależy tylko od tego, że jest o wiele osłabiony, tak żeby każdy 30+ mógł z tego eventu po prostu skorzystać. Chociaż myślę, że niektórzy tylko po nagrodę dzienną dotknąć i już. I czekać, aż zostanie zabity. Ja będę tak robił na niektórych postaciach, to się nie ma co oszukiwać. Mogę powiedzieć, że będę to robił, będę chamsko to robił. I będę szukał i będę bił. No, na przykład na postaci, która ma 30 level, no to nie mam szans, że ustać tak naprawdę. Jeśli nie włożę żadnego ekwipunku, i tak no, chyba to jest dobre rozwiązanie. Natomiast teraz, jak sami widzicie, ja przeszedłem na zupełnie inny kawałek podłogi i tak naprawdę stwierdziłem, że tutaj się o wiele lepiej XP, trochę więcej HP nam zabierają, ale po to dałem sobie z Artemida po takim. Czyli tak naprawdę jestem około 30 tysięcy do tyłu. Jednak jeśli sprzedałbym pisankę, bo pisanka to jest około 150 tysięcy, można za tyle sprzedać, jeśli ktoś się uprze. Chyba, że więcej, to mnie poprawcie. No i mam 400 tysięcy do przodu jestem tak naprawdę, na samych pisankach, bo wydropiłem 3 z tego, co podniosłem, może pewnie gdzieś była jeszcze jakaś dodatkowa, ale tak naprawdę, no, wyszło na moje, że bardzo się przydała ta podka. Te podki na przykład, ale powiem wam, że zauważyłem też jedną fajną rzecz, że sama autopota jest też w pytaniu następnym. To mogę zdradzić wam już od razu, że ta autopota jest w następnym pytaniu i chyba warto o niej wspomnieć, bo to jest jedna z tych fajniejszych rzeczy, które dostajemy na początek gry. No dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Właściwie powiem wam, że co mi przyjemnie się expi na tym exbocie. Krzysztofie, Krzysztof Laga. Ile kosztuje taki autopotek i na ile ci starcza? Bo patrząc na to, że autopotek ma 1000 HP, my mamy średnio 5000 HP, no to jesteśmy w stanie zapełnić
kilkadziesiąt, jak nie kilkaset takich full HP. Autopotek starcza mi średnio na Darku na 2 dni expa, po 4, po 5 godzin. Nie jest to dużo, nie jest to mało, ale autopotek mi wystarczy tak naprawdę na tyle, ile wystarcza mi full spot, to znaczy full dwie przekładki potów. To mogę powiedzieć, że tyle mi wystarcza, taki duży. Natomiast ten mały, no co, wystarczył mi dosłownie na chwilę, bo był bardzo, bardzo skromny. Natomiast koszt. Koszt, mój drogi Krzysztofie, jest taki, że nie idę ci tego powiedzieć w taki prosty i logiczny sposób, bo tak, raz można kupić za 35 milionów takiego dużego autopota, natomiast w Jesie jest chyba za 19 smoczych monet i to jest ten średni. Średni daje milion, a duży daje chyba 7 milionów, coś mi się tak wydaje. I to jest mniej więcej tyle z tego pytania tak naprawdę. Chciałem jeszcze dokończyć tutaj opowiadanie swoim suchym żartem, ale stwierdziłem, że zostało mi 25% i tak naprawdę bardzo mało czasu na dokończenie tego odcinka. Pytanie nie dorzucam, bo pytanie sobie zostawiam jeszcze na jeden odcinek. Tak, będzie jeszcze jeden odcinek robiony. Wszystkie są praktycznie 22 i chyba w niedzielę. Niedziela jest chyba 20 albo 19 w sobotę. Nie wiem. Wpadłem na ten pomysł dosłownie w taki sposób, że kurczę, a może by zobaczyć, co to taka postać potrafi, bo kiedyś wspominałem, że zrobię. Na pewno zrobię coś jeszcze zupełnie bardziej szalonego, ale to na razie niech zostanie w kwestiach mojej główki i notatnika, żebym nie zapomniał. I myślę, że to będzie fajne rozwiązanie dla tych, którzy lubią takie challenge, tak powiem. Na pewno challenge zrobię z tymi jajkami wielkanocnymi, że uzbieram po 20 i zobaczę, czy w ogóle coś z nich można fajniejszego otrzymać, czy mając jeden kolor coś zmienia, czy nie. Ale to po świętach. Bo ja mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że święta wam mijają fajnie, bo tak jakoś wyszło, że nie macie mnie dostępnego podczas świąt, więc jeśli pisaliście do mnie, no to prawdopodobnie odpiszę dopiero po after. No, tak jakoś czasem bywa. Przydałyby się pytania. No właśnie o to chodzi, że ja bym bardzo chętnie zrobił live'a z tego, ale strasznie ciężko ostatnio u mnie z tym live'em, z tym internetem, który jest tak kijowy, że play wystarcza shit, a nie internet. No ale cóż zrobię, nic nie zrobię. Chciałem sobie na ostradę załatwić, to mi powiedzieli, że tutaj infrastruktura nie pozwala, bo jest skrzynka w złym miejscu. Jasne. Po prostu im się nie chce. Nie opłaca się dla innego klienta, a jak się powierzę na firmę, to tak, sprawdzimy. Ale nie dostałem jeszcze odpowiedzi. Chamstwo. Chamstwo i bractwo. Co do samego expa, myślałem, że będzie on troszeczkę szybszy. I na sam koniec mam do was też pytanie. Bo tak sobie myślę, żeby przyspieszyć ten exp, ale to chyba zrobię dopiero po 30 levelu. Wiecie dlaczego? No bo chcę sprawdzić, czy mogę na przykład wydropić 5 pedeków w 5 godzin po expie pod rząd i zobaczymy, co się stanie, czy wybiję na przykład 50 poziom. No pedeki to jest około rzędu teraz 1 milion. 1 milion. To jest 1 milion. Już widziałem, że ludzie sprzedają nawet po 900k. To jest śmiech na sali. Jak ja bym miał sprzedać za 900k pedeka, to bym chyba wyśmiał człowieka i powiedział, ej, sobie dropić do czerwonego lasu, człowieku. Naprawdę. Już wolę wykorzystać to na taką postać, która sama expi. No i oczywiście na Body of Glory na pewno wykorzystam kilkadziesiąt pedeków, bo tam mam do wbicia bodajże 33 poziomy. Dziękuję. Już widzę, jak to będę expił. Nie puszczę na Xbota. Nie bójcie się, nie puszczę na Xbota. Pójdę na boi, będę dropił. Wydropię z 20 zębów orka do może do 43, też do 41 i potem będę dropił Księgi Klątw. A co? Jak się bawić, to się bawić. Myślę, że Księgi Klątw są o wiele łatwiejsze do wydropienia niż zęby orka. Nie wiem czemu i to przynajmniej lepiej się oddaje. Na razie zębów orka mam 6 oddanych i nie mam żadnego zęba orka teraz, bo muszę. Nie miałem kiedy expić. Przyznam się, nie miałem kiedy expić. Byłem tak zajętym człowiekiem, że nie miałem po prostu kiedy expić. No a dzisiejszy odcinek dedykuję wszystkim tym. Zatwierdzam, że Xbox jest strasznym dodatkiem. Nie jest strasznym dodatkiem. Jak sami widzicie, potrzeba sporo czasu, żeby wbić ten 20 poziom. Chociaż myślę, że jakby puścić na dzień, na nockę, czy też jak ktoś pójdzie do szkoły w M1, to on by powoli wklepał ten 30. Nie ma tu najmniejszego mojego, nie ma najmniejszych moich wątpliwości, czy on by nie, to zrobił, czy nie zrobił. A ze względu na to, że ja tak stwierdziłem, że
trzeba zrobić właśnie w taki sposób. No to też tak się stało. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się podoba, zostaw łapkę w górę. Komentarz, w którym zostawisz pytanie, bo im więcej takich komentarzy, tym lepiej. Wszystkie od drugiego odcinka będę brał komentarze do następnych. Pa, pa.